Dobra, dzień dobry dziewczyny. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na makijaż do kawy. Dawny, stary nasz makijaż do kawy. Czekajcie, przetrę sobie lusterko, bo mam tak ufajdane, że szok. Dobra, może tu jeszcze, żeby Wam tu, wiecie, ładniej wyglądało. No, pomyślałam, że odpalę teraz sobie aparat. Mam tu jeszcze kawkę. Właśnie będę robiła sobie taki dosyć lekki, delikatny makijaż moimi ostatnimi czasy. Ulubionymi kosmetykami, takie naprawdę ulubieńcy. No i oczywiście zaczynam od przygotowania cery i ostatnimi czasy bardzo polubiałam z rana przed makijażem, jak robię sobie makijaż, nawilżać sobie twarz jako taką bazę pod ten mój makijaż dzisiejszy, mgiełkę wypełniającą z kwasem hialuronowym od marki Lirac. O, coś takiego. Wklepuję. Słuchajcie, z racji tego, że nakładać będę bardzo lekki, delikatny produkt na twarz, a mianowicie krem z Misza, to żadnej takiej bazy jako krem czy coś mocniejszego, tłustszego, cięższego nie potrzebuję. Zdecydowanie mi ta mgiełka wystarcza. I słuchajcie, dzisiaj krem BB od Misza. Słuchajcie, mam dwa odcienie. Mieszam 13 i 25. Wiecie, że ja bardzo sceptycznie byłam nastawiona do wszelakich kremów BB, CC. Uważałam zawsze, jak mnie oglądacie od dłuższego czasu, to wiecie, że nieraz o tym mówiłam, że nie lubię kremów BB, bo nie mają w ogóle krycia, bo są takie, albo nakładam pielęgnację, albo nakładam podkład. A tutaj mamy coś, co naprawdę skradło totalnie moje serce. Jest to krem, nie dość, że słuchajcie, ma on bardzo wysoki SPF, bo ma aż 42, SPF 42, chroni naszą skórę, pielęgnuje, nawilża, to jeszcze naprawdę pięknie kryje, jak na krem BB. Oczywiście nie jest to jakieś mega mocne krycie, natomiast mi zdecydowanie wystarcza, żeby pokryło moje jakieś tam lekkie przebarwienia. No i ja go kupiłam, słuchajcie, na promocji w Rossmanie. On też jest dostępny w Hebe, ale jest również dostępny w wielu sklepach internetowych, w takich drogeriach internetowych. I co jeszcze? No niestety, jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną w Rossmanie, wtedy co ja go kupowałam, to za specjalnie nie było wyboru, więc wzięłam 25 i 13 i je mieszam po prostu. Wyciskam sobie delikatnie tutaj na. Tak wygląda 25, jest dosyć ciemna. O, tak. I 13 wygląda w ten sposób. Widzicie, jest dużo jaśniejsza. I ja mieszam, w zależności od tego, jak jestem opalona samoopalaczem, to sobie mieszam 25 z tą 13. Natomiast nie daję nigdy samej 25, pomimo tego nawet, że jak się opalę samoopalaczem, to ona jest zdecydowanie za ciemna. Powiem Wam szczerze, że już nie pamiętam, kiedy aplikowałam podkład gąbką. Sorry, pamiętam. Wtedy, co ostatnio robiłam sobie tylko taki makijaż pod zdjęcia i nakładam właśnie palcami. Pokażę Wam na razie na jednej stronie, jak to naprawdę świetnie kryje, bardzo fajnie wygładza. Naprawdę koloryt cery jest taki fajny, ujednolicony. Oczywiście on musi być dobrze przypudrowany, przynajmniej u mnie, bo będzie się zaraz mocno wyświecał. Dlatego Wam pokażę moje takie must have. Moje ulubione kosmetyki w ostatnimi czasy w makijażu dziennym. Na razie robię jedną stronę, żebyście zobaczyli. Dzięki temu, że rozprowadzamy kremy BB palcami, one wyciągają tak jakby więcej tych właściwości, które mają takie kremy. Pod wpływem ciepła dłoni, tarcia bardzo fajnie się aplikują, rozprowadzają. Zobaczcie, ta strona twarzy jest, no, może zapalę, może będzie widać lepiej. Tutaj jest dużo lepiej ujednolicone, tu gdzieś jakieś lekkie przebarwienie widoczne. Uwielbiam go po prostu. Chyba za mało sobie wyciągnęłam. Tak. I jak używam, tak, jak robię sobie właśnie takie lżejsze makijaże ostatnimi czasy, to właśnie palcami rozprowadzam podkład.
Głównie używam tylko i wyłącznie właśnie tych kremów z Misza. Ostatnimi czasy nawet mi się znowu zdarzyło krem, podkład ten Eveline Satin Matte. To też go rozprowadzałam palcami, ale zupełnie inaczej wygląda wtedy na twarzy. Dobra, muszę sobie docisnąć delikatnie jeszcze, bo niestety, ale za mało sobie dałam. Ostatnio też pytałyście się mnie o ten ten krem BB, żeby zrobić recenzję i muszę Wam powiedzieć, że no uwielbiam. Od momentu, kiedy go tylko kupiłam, no to mówię, używam tylko i wyłącznie tego. Dobra, jeszcze sobie troszkę docisnęłam. Dobra, słuchajcie, nałożyłam ten kremik, bardzo fajnie on wyrównał kolory. Widzicie, że tutaj już nie ma tych przebarwień. Oczywiście to nie jest jakieś mocne krycie, ale powiem Wam szczerze, że z biegiem lat moja skóra potrzebuje coraz lżejszych właśnie podkładów, produktów do makijażu, żeby nie były za ciężkie, wtedy dużo lepiej wygląda. No i moim takim ostatnim, kolejnym odkryciem właśnie w połączeniu z tymi kremikami Misza, słuchajcie, jest puder. Puder marki AA przy współpracy z Magdaleną Pieczonką, Wings of Color Dust Matte. Jest to puder transparentny o takim bardzo lekkim beżowym odcieniu. To, co mi się podoba w tym pudrze, to to, słuchajcie, że o, tutaj mamy sitko i tutaj nie musimy nic sobie wysypywać na wieczko, tylko jak dotykamy pędzelkiem to sitko, to puder nam wychodzi do góry, że tak powiem. I naprawdę bardzo fajnie i bardzo dobrze utrzymuje właśnie ten krem BB w ryzach. Nie wyświeca mi się jakoś bardzo szybko. Przy czym też nie ma jakiegoś mega mocnego matu. A moje drugie, nie odkrycie, ale nabytek nowy, jest to puder podoczy marki Paese, ten słynny Puff Cloud. Wiecie co? Ja go kupiłam z ciekawości, z czystej ciekawości. Nakładam go sporadycznie, raczej używam go i testuję w makijażach właśnie takich bardziej mocnych, intensywnych. Faktycznie jest niesamowicie miękko zmielony, przez co nie obciąża nam skóry pod oczami. Bardzo lekki, nie bieli, ładnie odbija światło, ale czy robi jakieś mega wow, to ja nie wiem. Słuchajcie, muszę w ogóle Wam powiedzieć, że ja jestem sceptycznie nastawiona do takich typowo dedykowanych pudrów pod oczy. Ja uważam, że jak jest dobry puder, dobrze zmielony, dobrej jakości, to możemy go również nałożyć pod oczy w bardzo delikatnej i małej ilości, ale kupiłam z ciekawości i póki co na razie chyba będę go używać tylko właśnie na jakieś większe, w takie wiecie, bardziej wypasione makijaże, bądź też na klientkach. No dobra, teraz słuchajcie, poza kamerą zrobię brwi, bo brwi mi schodzą zazwyczaj dłużej, nie ma sensu tutaj się za specjalnie rozwodzić, a tym bardziej, że robić je będę kredką, to kredką zazwyczaj dłużej trwa. Moja ukochana kredka z Golden Rose, Golden Rose Long Stay Precise Brow Liner w numerku 101. No i tą kredką wyrysuję sobie brwi, bo po pierwsze, słuchajcie, zapuszczam brwi. Tutaj, zresztą widać to nawet w aparacie. Tutaj mam takie jakieś mocne, pojedyncze włoski, ale planuję je zapuścić, żeby zrobiły się gęstsze. Zobaczymy, z jakim skutkiem mi to wyjdzie, także robię poza kamerką brwi i już do Was wracam. No dobra, słuchajcie, wyrysowałam. Strasznie nadużywam słowa, słuchajcie. Postaram się tego nie robić. Wyrysowałam sobie brwi kredką, delikatnie. One nie są oczywiście jakieś mega idealne z tego względu, że tak jak mówię, mam takie gdzieś tam, gdzie niegdzie pojedyncze włoski. Nie przeszkadza mi to absolutnie, czekam aż odrosną, nie będę się spinać, że wiecie, muszę mieć jakieś mega instagramowe, mocno wyrysowane brwi. Wolę ostatnimi czasy takie naturalniejsze i teraz przechodzę do oczu. No i słuchajcie, moim ostatnimi czasy makijażem oka jest jedynie wykonturowanie powiek i bronzerem, który używam na twarz. I ostatnio bardzo polubiałam się z tym duetem, mianowicie Milky Chocolate od Lovely. Bardzo lubię ten bronzer, on już jest zresztą tutaj na wykończeniu. Ma naprawdę, naprawdę świetne takie neutralne tony. I dla takiego efektu takiej bardziej rozświetlonej i zdrowej skóry bronzer od Hean Luxury Sun of Egypt w odcieniu Cocoa.
I tym bronzerem sobie zaznaczam po prostu tutaj powiekę delikatnie. Dzięki temu mam taki naprawdę minimalny makijaż oka, nieprzesadzony. Zresztą chyba jak śledzicie mnie w mediach, między innymi na Instagramie, to widzicie, że ja ostatnimi czasy lubuję się w takim delikatnym makijażu. I kolejną rzeczą jest również taka nowość u mnie, a mianowicie rozświetlacz również z marki AA przy współpracy z Magdą Pieczonką. To jest Precision Highlighter, efektowny rozświetlacz do modelowania, wzbogacony o witaminę C, promienna cera pełna energii, odcień White Gold 101. Uwielbiam ten rozświetlacz, on daje niesamowicie, naprawdę niesamowicie delikatny i subtelny efekt rozświetlenia. I ten rozświetlacz również daje na powiekę, bardziej tak centralnie nad tęczówką, delikatnie, aby ten makijaż był taki, wiecie, rozświetlony. I kolejnym etapem w moim makijażu oka jest doklejenie rzęs. I tym razem doklejam ostatnio coraz częściej kępki. Bardzo rzadko i sporadycznie doklejam sobie właśnie ten pasek z AliExpress, który swoją drogą uwielbiam i w dalszym ciągu będę je kupować, ale na lato, na taki sezon letni, kiedy chcę, żeby ten makijaż wyglądał naprawdę świeżo, naklejam kępeczki. Także poza kamerą zabiorę się za doklejenie tych kępek i przejdziemy już do wykończenia makijażu. No dobra, ja dokleiłam sobie kępki. Możecie zobaczyć, że efekt jest naprawdę bardzo naturalny, lekki, nie widać ich ani tak, wiecie, że jest jakaś sztuczność. I ja naklejam sobie w trzech oczywiście rozmiarach, 9, 10, 11, tak żeby one były takie w miarę naturalne, nieregularne, nie tak, wiecie, że od jednej linii, gdzieniegdzie na środku przyklejam sobie taki dłuższą kępkę, żeby właśnie było tak w miarę fajnie i naturalnie. No i teraz przechodzimy już praktycznie do wykończenia makijażu. Pędzelek tu sobie wezmę. Dobra. I bronzer. Kolejnym etapem jest oczywiście wykonturowanie, tak jak mówiłam, tym oto tutaj duo Antosia. Także biorę sobie właśnie ten bronzer z Lovely i takim dokładającym, widzicie, stemplującym ruchem rozcieram. No i jest to bardziej taki delikatny zarys niż jakieś, wiecie, co mocne konturowanie. Nie za mocno, żeby to konturowanie nie było takie, wiecie, bardzo mocne, bo jednak makijaż jest dosyć delikatny, naturalny, więc zarys konturu zaznaczam sobie tym matowym właśnie bronzerem z Lovely. Delikatnie. Także zarys konturu takiego właśnie tego, gdzie chcemy, żeby twarz była bardziej schowana, taka wykonturowana, robimy bronzerem matowym, matującym, a resztę właśnie będę rozprowadzać tym z Shein. On ma taką, widzicie, delikatnie odbija światło. On jest taki delikatnie rozświetlający. No i tak, w tle mogły się słyszeć jakieś stęki, jęki. Antosia, tak to jest w ogóle nagrywać właśnie makijaże, dlatego mnie teraz jest bardzo mało na YouTubie. A jeśli chodzi już o takie właśnie filmy tematyczne typu makijaże czy coś, to praktycznie w ogóle tego nie ma, bo nie lubię tak. Jak nagrywam film makijażowy, film w temacie, to nic nie może w tyle przeszkadzać. Jednak umówmy się, jakieś pozory profesjonalizmu trzeba zachować. Antosia teraz poszła do ogrodu, do dziadków, bo tam są prace i robią i bawią się, więc wykańczam dalej. No, ten bronzer jest dziewczyny takim lekkim, rozświetlającym właśnie bronzerem i bardzo fajnie nadaje się do takiego ocieplenia właśnie makijażu. Widzicie, że ja to takimi dosyć kolistymi ruchami już tak omiatam po całej twarzy praktycznie. Tu pod żuchwą. Pamiętajcie, żeby delikatnie rozświetlić. No i praktycznie bronzer mam nałożony. Widzicie, że nie jest tutaj jeszcze chyba trochę. Nie jest to przesadzone. Czekajcie, muszę tu poprawić, bo chyba tu mam trochę za mało, a z drugiej strony jest więcej. Dobra, tyle. Przechodzę jeszcze tylko szybciutko do różu. Róż, jaki ostatnio też używam, to jest, słuchajcie, Hot Mama
z De Balm. On jest takim rozświetlającym różem, bo on ma w sobie taki efekt rozświetlacza. On opalizuje po prostu na różowo-złoto, delikatnie. Co prawda on jest dosyć mocny, intensywny, więc ja sobie go jeszcze tak zawsze rozcieram, żeby nie przesadzić. No i wisienka na torcie, jakim jest właśnie ten rozświetlacz z AA. Pędzelek mam tutaj akurat Boho Beauty 127V Highlighter Contour. I wcierając tak właśnie tutaj rozprowadzam ten rozświetlacz. Ale zobaczcie, jak on pięknie odbija światło. I ten rozświetlacz w ogóle nie ma w sobie, wiecie co, takich drobinek, bo czasami rozświetlacze mają w sobie takie drobinki bardziej rozświetlające. Tutaj mamy taką taflę, naprawdę bardzo naturalną i ładną. No i praktycznie tak wygląda mój cały makijaż. Czasami jak chcę sobie jeszcze zaszaleć, to sobie dolną właśnie linię wodną zaznaczam kredką. A może to zrobię. Albo kolorem, bo mam te kredki właśnie z Lovely, te takie letnie, o te. One bardzo fajnie dodają takiego akcentu kolorystycznego w makijażu letnim, ale dzisiaj zaznaczę sobie kredką z Deborah Milano. Taka cielista, nie biała, tylko cielista i nie za dużo. O, tak tylko troszkę. I słuchajcie, jak robię taki makijaż delikatny, lekki, to zazwyczaj nie tuszuję już dolnych rzęs. Jak mam właśnie doklejone kępki i chcę, żeby ten makijaż w dalszym ciągu był utrzymany w takich naprawdę bardzo delikatnych i subtelnych tonach, to już kępek, Boże, nie tuszuję dolnych rzęs, ale dzisiaj to zrobię. Niech trochę się więcej dzieje. Mascara Eveline Variet. I taka ciekawostka, ja ostatnimi czasy dosyć często właśnie tuszuję rzęsy. Bez żadnych sztucznych, ewentualnie gdzieś tam jedna, dwie czy cztery kępki. I mam takie duo właśnie z Eveline, ta seria Variet. Muszę Wam powiedzieć, że ta odżywka pod maskarę z tą maskarą naprawdę świetny efekt dają, a dodatkowo wiecie, że jeżeli maskary macie świeża maskara, nigdy nie da Wam takiego spektakularnego efektu jak maskara, która już kilka razy była użyta. Ale ja tu nie mam na myśli jakiejś przeterminowanej, wysuszonej maskary, ale taką wiecie, kilka razy użyto. Dobra, tyle. No i jeszcze wezmę sobie, a co, żeby tak troszkę już zupełnie zaszaleć, to ten rozświetlacz nałożę sobie w kąciku wewnętrznym, żeby tak trochę to rozświetlić. O, on jest naprawdę bardzo subtelny, ten rozświetlacz. Bardzo mi się podoba. To jest idealny rozświetlacz na co dzień. Bo nie ma, słuchajcie, żadnych drobinek. Jest taki gładziutki. Bardzo go lubię. Dobra, i na koniec usta. I na usta, słuchajcie, ja zazwyczaj nakładam po prostu pomadkę albo błyszczyk. I tak patrzę tutaj, bo kurczę, przeorganizowałam sobie toaletkę i no, i słuchajcie, tyle. Tyle. Jakiś błyszczyk, ostatnimi czasy też się bardzo polubiłam z błyszczykami, tutaj mam jakiś Vibo Spicy Lip Gloss, ale wcześniej nałożyłam balsam do ust, także taki naturalny, mega, o Jezus, taki naturalny, mega lekki look właśnie ostatnimi czasy bardzo lubię. I jak chcę, żeby ten makijaż się jeszcze dłużej utrzymał, bo mówię, to jest bardzo delikatne produkty, to jeszcze na koniec spryskuję sobie twarz mgiełką z Eveline, te nowe mgiełki. Tu mam akurat matującą, odświeżającą, więc ona świetnie się nada. O Jezus, kocham te mgiełki, nie dość, że pięknie pachną, to naprawdę robią robotę, kosztują grosze, a świetnie utrwalają nawet taki, wiecie, mocniejszy wieczorowy makijaż. I tak prezentuje się mój makijaż taki dzienny, jak robię sobie teraz makijaż na jakieś wyjście czy coś, kępki robią robotę.
To muszę Wam powiedzieć, że tymi produktami non-stop się maluję, a to jest moje odkrycie tego roku i na pewno zostanie to ze mną na dłużej. Jak wykończę te małe opakowania, to podejrzewam, że kupię sobie taki, wiecie, pełnowymiarowy produkt, bo te kremiki z Misza to są pojemności, ile tu jest tej pojemności? 20 ml, także nie jakoś, wiecie, mało. Ale większa pojemność to jest chyba 50 ml, z tego co dobrze kojarzę, taka wiecie, ta pełnowymiarowa. Ale jak szukacie jakiegoś fajnego, lekkiego podkładu na co dzień, który jeszcze będzie Wam pielęgnował skórę, to serdecznie Wam polecam te kremy z Misza. Dobra, tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, że podłapałyście tutaj coś ciekawego, coś nowego. I że te dźwięki w tle, co przedtem były, jak Antosia tutaj leżała, Wam za specjalnie nie przeszkadzały, a jeśli przeszkadzały, to trudno, życie, nie zrobię, wiecie, nie pozbędę się tego. O, i tak mi rośnie włosy, tak mi rosną, odrost już jest centymetrowy, więc podejrzewam, że może no nie, no, w przyszłym tygodniu sobie zafarbuję włosy, bo niedługo jedziemy na wakacje. Także tyle. Uciekam. Życzę Wam pięknego tygodnia. No i widzimy się w kolejnych filmach, mam nadzieję. Trzymajcie się. Pa, pa. Buziaki.